Dzień dobry. W poprzednim filmiku opowiadałam Wam o temacie, jakim był autoportret. Teraz opowiem Wam o technice, którą chciałabym, żebyście wykorzystali do stworzenia swoich autoportretów. Może też być tak, że zrobicie autoportret w zupełnie innej technice. Możecie go narysować, namalować w jakiś inny sposób, a tą technikę, którą Wam teraz pokażę, wykorzystacie do zrobienia innej pracy. Najważniejszy punkt imprezy, czyli ziemniaki przekrojone na pół, nożyk. I tutaj byłoby dobrze, żeby pomogli Wam rodzice, żebyście sami tymi narzędziami nie operowali. Farby plakatowe, paleta, na którą ja już te farby wylałam. Wy możecie tak jak ja wziąć po prostu talerz, który mamy w kuchni. Pędzelki, kartka, kartka w formacie A3 i ołówek. I to wszystko, co nam będzie potrzebne. Słuchajcie, będziemy dzisiaj wykonywać pracę taką metodą stempli. Pieczątek, które będziemy powielać. Więc ja już tutaj sobie przygotowałam dwa w kształcie kółka i trójkąta. Wy będziecie mogli zrobić kształty, na jakie macie ochotę. Jeszcze brakuje mi teraz jednego stempelka. Zrobię sobie go w kształcie kwadratu. Więc najpierw ołówkiem delikatnie szkicujemy na tym ziemniaczku to, co chcemy wyciąć. I teraz tak, kto używa noża, to może to zrobić sam, a kto jeszcze tego nie robi, to poprosi rodziców o pomoc. Nacinamy sobie ten kształt. O. Nacinamy. I teraz odkrajamy tutaj sobie ten nadmiar. Proszę bardzo. Tak, żeby został nam tylko ten element, który będzie nam potrzebny do odbijania. O, widzicie? I w ten sposób właśnie powstał nam kwadracik. I teraz to są po prostu pieczątki, z których będziemy za chwilkę korzystać. Będziemy potrzebować te farby. Bardzo bym Was prosiła, żebyście wybrali 4 kolory, ograniczyli się do 4 kolorów, które lubicie, które uważacie, że pasują do tego tematu, którym jest autoportret, które może coś też o Was opowiedzą. Więc ograniczamy paletę barw, kolejne utrudnienie. Teraz rysujecie siebie. Już wiecie, jak to zrobić poprawnie, natomiast teraz możecie sobie pozmieniać to wszystko. Ta twarz nie musi być taka idealna, może być udziwniona, niekoniecznie prawdziwa. Mogą się tu dziać różne dziwne rzeczy. Nie wiem, czemu wymyślałam sobie, żeby mieć pająka na głowie, słuchajcie. Więc ja tu sobie narysuję, że mam pająka na głowie. Dzielę mniej więcej tą twarz tak, jak Wam opowiadałam. Zrobię sobie jakąś złą minę. Dobra. No i teraz, jak już mamy zrobiony szkic, projekt, tak, to przechodzimy właśnie do wykonywania pracy stempelkami. Mamy stempel, bierzemy pędzel i pokrywamy go farbą. Zacznę chyba od pająka. O, i zobaczcie, i odbijamy. Odbijamy tak, żeby stworzyć dany kształt, który jest nam potrzebny. Można tego odbijać na tyle dużo, że zobaczcie, w niektórych miejscach te kształty nam się zaczynają zlewać. Wycieram sobie pędzel, nakładam inny kolor. Te kolory też można ze sobą mieszać. Ja tutaj specjalnie nie wytarłam wcześniej tego stempelka, żeby ten fioletowy tam jeszcze został. No i tutaj sobie jeszcze coś dobijam. I teraz potrzebuję wziąć mniejszy kształt, bo potrzebuję zrobić łapki. Więc biorę mniejszy stempelek. O. I w ten sposób, słuchajcie, robimy całą pracę.
praca stempelkowa wykonana. Moja wyszła tak. Ciekawe, jak wyjdzie Wasza. Jak widzicie, nie jest to zbyt precyzyjna technika. Nie da się zrobić takich dokładnych kształtów i elementów. Dlatego, jeżeli teraz ktoś będzie jeszcze potrzebował, żeby tutaj coś dodać albo żeby coś wydobyć, to właśnie to jest ten moment. Będziemy potrzebować jakiegoś narzędzia rysunkowego. W moim przypadku będą te kredki akwarelowe. Czekajcie, bo szukam czarnej. O, właśnie. I tutaj używamy koloru czarnego, bo wcześniej, słuchajcie, nie wiem, czy ja Wam to powiedziałam, wybieramy sobie cztery kolory plus biały, czyli ograniczamy tą gamę barwną i na pewno nie może być to czarny, bo czarny, tak jak już Wam wspominałam wcześniej, brudzi wszystkie inne kolory i te kolory się robią szare i smutne. Natomiast teraz czarny jak najbardziej jest nam potrzebny. Ja użyję kredki akwarelowej. Wy możecie użyć jakiegoś innego narzędzia. Może to być pastela, nawet nie wiem, czy mi pasowałaby tutaj lepiej. Możecie użyć tuszu, możecie użyć jakiejś ciemnej farby. To już będzie zależało od Was i od tego, co macie w domu. I teraz tutaj poprawiamy to, co chcemy bardziej wydobyć, rysując kredką właśnie po już wysuszonej pracy. Słuchajcie, moja praca skończona. Wygląda w ten sposób. Już jest z konturami. Jak widzicie, teraz jest wyraźniej, więc więcej widać. Mam nadzieję, że teraz Wy zabierzecie się do pracy i efekty, jak już mówiłam, wyślijcie mi koniecznie, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo to jest pierwszy taki film, który nagrywam. Pierwsza taka rzecz, którą w ten sposób wykonujemy. Wy chyba też pierwszy raz tak ze mną będziecie pracować. Zobaczymy, jak nam wyjdzie i mam nadzieję, że filmów uda nam się zrobić więcej. Pozdrawiam Was z domu. Tęsknię za Wami. Pa!